Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do wrażeń po miesiącu użytkowania. Prawie po miesiącu. Kurczę, szybko czas leci. S6 Edge Plusa oczywiście. Dobra, zacznijmy sobie od tych takich uwarunkowań, że tak powiem, fizycznych. Jak widzicie, palcuje się to niemiłosiernie, z przodu, z tyłu. Mamy centki, dalmatyńczyk. Mój najlepszy przyjaciel, czyli ściereczka do wyczyszczenia tutaj ekranu, ok. Natomiast drugi aspekt, który chciałbym poruszyć, to SV Cover, który tutaj mam. On też się palcuje, ale to nie wygląda aż tak tragicznie. Tu jest folia oczywiście, tak jak było wcześniej, pokazywałem Wam, ja tego nie zdejmowałem. To się całkiem nieźle prezentuje, tak mi się wydaje przynajmniej. Ok, tak, jak zdejmiemy sobie nasz cover, to zobaczcie, że tutaj mamy jakieś plameczki, takie rzeczy się pojawiają. To oczywiście jest do wyczyszczenia. Tak samo cover od drugiej strony trzeba dobrze wyczyścić, bo on tutaj też się pobrudził od tej strony, więc no kwestia dbania o to, żeby po prostu to wyglądało jakoś w miarę sensownie. Skaner odcisków palców. No świetnie działa. Czasami mu się zdarzy jakieś tam mieć takie dziwne, gorsze dni. Jak u kobiet, gorsze dni. Zdarza się, ale to sporadycznie. Tam 90% spokojnie odczytuje poprawnie, bez problemu. Natomiast sam system, jestem w szoku, że on nadal działa tak szybko, bo ja naprawdę sporo tych aplikacji mam. Tym bardziej, że wiecie, są top gry, top aplikacje, czyli ciągle coś zainstalowuje na tym sprzęcie, ciągle coś ucieka, tak w kółko, w jedną, w drugą stronę i faktycznie no, cieszę się, że jeszcze to działa bardzo, bardzo płynnie. Kolejna rzecz jest taka, że bateria. No, wrzucałem sporo rzeczy na Twittera, na Facebooka, jak to wygląda. 4 godziny to jest takie minimum i to jest na LTE. Jak jestem na Wi-Fi, to tak 5,5 do 6 godzin czasami i inni użytkownicy S6 Edge Plusa mają podobne wyniki, więc rzeczywiście to tak wygląda. Była jedna aktualizacja, właściwie dwie. Jedna była taka malutka, 300 mega tam chyba, czy 150, druga była jakieś tam 1,5 giga, ale nadal Android 5.1.1. Czekamy oczywiście na tutaj Androida 6.0 Marshmallow, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ok, aparat. Nadal świetna sprawa, jedna z najlepszych w ogóle funkcji, jeżeli chodzi o S6 Edge Plusa. Ten aparat jest genialny, nawet ja nie wychodzę najgorzej, ale naprawdę jestem zadowolony, bo ten aparat robi w każdych warunkach świetne zdjęcia. Podrzucę Wam tu kilka jakichś tam najlepszych ujęć z S6 Edge Plusa. Jestem mega zadowolony. Urządzenie, wiadomo, no troszkę gdzieś tam kuje cały czas w te ręce, to nie jest aż tak wygodne, jest duże, cały czas trzeba je czyścić. Jedna taka cenna uwaga, no może komuś się przyda. Nie korzystam w ogóle z apps Edge'a, tylko People Edge korzystam do wybierania numerów, to jest akurat proste i przydatne, więc wypada to naprawdę całkiem fajnie. W grach, ja obecnie katuję X-Play na 10, to jest świetna gra i działa to mega płynnie. I jedna taka rzecz, zauważyłem, bo zdjąłem sobie ostatni cover, to jest fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o clear cover, żeby też, jeżeli telefon gdzieś tam się mocniej nagrzewa, żeby tego nie czuć aż tak na dłoni, bo to mimo wszystko jest tu jakiś odstęp między tym plastikiem a tą taflą szklaną, więc spokojnie wygląda to całkiem nieźle, po prostu nie grzeje nam w rękę i tyle. Chociaż zima idzie, może czas zdjąć. Słuchajcie, aparat nie widzę, żeby był jakoś porysowany, obiektyw tutaj, szkiełko, więc wydaje się to w porządku. Żadnych zniszczeń, jeżeli chodzi o ramkę, również nie zanotowałem póki co. Tak jak widzicie, no tutaj właściwie bardzo dobrze się zachowuje złącze do ładowania, bo ładuję albo indukcyjnie na monitorze, albo za pomocą podstawki, którą mam w sypialni. Więc albo w ciągu dnia, albo w nocy ładuję indukcyjnie. W ogóle nie używam kabla tutaj, więc naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. Odciski też się prezentują fajnie. Ja jestem zadowolony, jestem naprawdę zadowolony. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytanie odnośnie S6 Edge Plusa, dajcie znać. Wszystkie elementy, które miałem, to myślę, że Wam gdzieś tutaj wrzuciłem. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, no i cześć.